Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy jeden ze starszych odcinków programu Trudne Sprawy, konkretnie odcinek 270. I z racji tego, że podałem numerek tego odcinka, że to jest odcinek Trudnych Spraw 270, nie życzę sobie, żeby jakiś inny youtuber sobie wziął ten odcinek i też skomentował. To jest mój zaklepany odcinek! No chyba, że ktoś przede mną go skomentował już, to wtedy chcę powiedzieć, że nie masz prawa zakazywać innym oglądania tego samego odcinka. Co ty, gościu, co ty sobie myślisz, kim ty jesteś w ogóle? Oczywiście, jak zawsze, początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Także weźcie mojego Twitcha, Twittera i Instagrama. Moja pani montażystka Maria ostatnio zwróciła uwagę, że ja czasami mówię na zmianę Twittera lub Twitcha. No tak było. Nie zmyślam. Więc teraz mówię dwie te rzeczy naraz. Wejdźcie na obie rzeczy. Twitch, Twitter i jeszcze dodatkowo Instagram. Ale Instagram tak naprawdę dodatkowo, jeżeli jesteście ciekawi, jak moje życie codzienne wygląda, bo z reguły tam wstawiam właśnie rzeczy z mojego życia codziennego. Dowiecie się, czy ten Paweł naprawdę jest rasistą. Dobra, bez zbędnego przedłużania, oglądajmy. Zapraszam. Poznań. Tu mieszka 18-letnia Julia Radczak. Na 2 miesiące przed maturą dziewczyna rzuciła szkołę, czym zszokowała swoich rodziców Tomasza i Beatę oraz brata Macieja. Julia uważa, że szkoła nie ma żadnego sensu i można się w niej tylko nudzić. Nie, nawet nie będę komentował, po prostu zobaczmy, gdzie to doprowadzi nas. Nie miałam ochoty na durne wkuwanie, w szkole cały czas tylko patrzyłam się w okno, bo nie chciało mi się słuchać gadania nauczycieli. Dlatego postanowiłam rzucić szkołę. Julia, właśnie w tym rzecz! Gdy ty patrzyłaś przez okno, tam w dal, w świat, to nauczyciele w tym samym czasie mówili ci, dlaczego nie powinno się rzucać szkoły! Matka Julii jest przerażona. Mimo że ona i jej mąż pracują, rodzina do tej pory korzystała ze wsparcia pomocy społecznej. Po porzuceniu przez Julię szkoły, zasiłek rodzinny na dziecko będzie wstrzymany. Au, po prostu ała. Brakowało jej 2 miesiące do zdania matury. To znaczy, pani Beatko, czy do zdania matury? No biorąc pod uwagę to, co Julia właśnie powiedziała, że głównie siedzi na lekcjach i patrzy w okno, to ja nie wiem, czy tutaj mamy w ogóle możliwość mówienia o zdaniu matury. Byłam na nią wściekła, że jak ona w ogóle mogła rzucić szkołę. Wiedziałam, że będzie siedzieć w domu i nic nie robić. Przecież to było jakieś chore. Zresztą co ja się czepiam, teraz każdy ma maturę, bo matura jest łatwa. W tym łącznie ja. To jest idealny przykład tego, że każdy może mieć maturę, dosłownie. Moja matka przesadzała. Ja nie potrzebowałam matury, żeby znaleźć świetną pracę. Szkoła mi nie była do tego zupełnie potrzebna. Okej, ponownie nie będę komentował, poczekajmy, zobaczmy, co się wydarzy. Naciskana przez matkę Julia niechętnie poszła do urzędu pracy, aby dowiedzieć się, czy mają tam dla niej jakieś propozycje zawodowe. Jednak już po chwili czekania w kolejce 18-latka traci cierpliwość i dochodzi do przepychanki z kobietą, przed którą Julia chciała wejść do biura doradcy. W końcu ochroniarz wyprowadza dziewczynę z budynku. Siedziałam tam już ponad 15 minut i zupełnie mi się nie podobało. Ta kobieta powinna mnie puścić i w urzędzie powinni się mną zająć, a nie traktować jak śmiecia. No ale oczywiście Julia nie mogła sobie pozwolić na poczekanie tych 15 minut, bo przecież chodzi do szkoły i ma na... A nie, chwila, przecież rzuciła szkołę. A to pracę ma, na pewno ma pracę i dlatego... Nie, pracy też nie ma. To o co chodzi? Julia nie wygląda na zainteresowaną poszukiwaniem stażu lub pracy. Dziewczyna jest już pełnoletnia i nie uczy się. Dlatego MOPS zawiesił zasiłek rodzinny na dziecko. Maciej, pracujący w sklepie rowerowym, musi ze swojej pensji wyrównać tę lukę w budżecie rodzinnym. Chłopak jest zły z tego powodu. No sorry Maciek, od teraz nie tylko składasz rowery, ale żeby pomóc rodzinie, także składasz hulajnogi. Pracowałem ponad 40 godzin tygodniowo, żeby jakoś ogarnąć to finansowo. Z rodzicami ledwo wyrabialiśmy, a ona sobie uzdrowała, że opuszcza szkołę. Do tego nawet nie chciała pracować, bo to jest zbyt męczące. No miałem jej dość. Ale z drugiej strony, dlaczego w ogóle się Julii czepiałem? Przecież tak została dosłownie wychowana. Nawet tutaj jest idealny tego pokazany przykład. Julia rzuca szkołę, pracy szukać nie chce, więc co robią rodzice? Zamiast albo ją dosłownie zmusić, żeby znalazła pracę, albo wróciła do szkoły, albo nawet ją na bruk wywalić, to nie! Pozwalają jej, że siedziała w salonie, robiła tam paznokcie, a w tym samym czasie jej starszy brat musi więcej zapierdzielać, żeby mieli pieniądze w ogóle. Julia postanowiła spróbować swoich sił w agencji modelek. Dziewczyna przyszła do agencji z kuzynką Katarzyną, która czasami pracuje jako modelka. Ale niestety kazali im czekać 15 minut, a Julia tyle czasu nie ma, no. Julia ma nadzieję, że agent od razu ją zaangażuje. Dzięki, że mnie tu zebrałaś, ale no nie wiem, daj mi jakieś wskazówki, jak mam na tej sesji się zachowywać. A to jest akurat, Julia, bardzo proste. Na każdej sesji fotograficznej lub castingu aktorskim zawsze pokazujesz swoje największe walory. Dlatego ja na każdym castingu aktorskim również pokazuję swój największy walor. Dzień dobry, ja przyszedłem na dzisiejszy casting aktorski i chciałbym pokazać mój największy walor. Proszę bardzo. Nie! Ale się będzie robił... Julia, jakiej sesji? Nie, no chyba będzie chciał zobaczyć, jak się prezentuje na zdjęciach, prawda?
Julia, on po pierwsze nawet nie wie, że tutaj przyjdziesz, tak? Bo ja nic mu nie mówiłam. No przepraszam, no ale chyba zobaczysz, jak wyglądam i od razu będzie chciał zrobić mi jakieś zdjęcia i... Wiesz, no, Julia, nie bierzesz tego pod uwagę, że może nie będzie zainteresowany. Jak to ma być niezainteresowany? No, ja potrzebuję jakiejś pracy. Wyobraź sobie, że Maciek powiedział, że jeżeli nie znajdę jakiejś pracy, to on mi nie odda mojej prostownicy. Rozumiesz tego? A jak wszyscy wiemy, ja bez mojej prostownicy tu nie potrafię żyć. Dobrze, widzowie, już postanowiłem. Jak już zostanę tym prezydentem Polski, a wszyscy wiemy, że to nadchodzi, ja w końcu zostanę tym prezydentem Polski, to każdy Polak, każdy obywatel będzie miał dostęp do edukacji, bezpiecznego państwa z policją, a także do prostownicy. To kup sobie nową. No ale ja potrzebuję jakiejś pracy. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miała pracować, nie wiem, gdzieś w sklepie, coś. Ja... Chciałabym być modelką, to by było świetne, ale najbardziej to bym chciała być aktorką. Julia, przecież występujesz, jesteś w trudnych sprawach. Gratuluję! Wspaniale! Aktorką? Julia, przed chwilą chciałaś być modelką, teraz aktorką. Nie chcesz pracować w sklepie. Ale jakby mi nie wyszło z byciem modelką, albo by mi się nie spodobało. Słuchaj, widziałam ostatnio, kręcili jakiś film na Karaibach, rozumiesz? Gdzieś na Karaibach bym była, jeszcze by mi film kręcili. Julia była naiwna, znała tylko pracę z telewizji modelki. Myślała, że każdy może zostać modelką. A modelka musi mieć odpowiednie predyspozycje i to jest bardzo ciężka praca ogólnie. Cześć Katarzyna, witam, zapraszam. Cześć. Julia. Cześć, miło mi. Witam. Chciałabym być modelką. O, witam pani Julio. Proszę się ustawić w kolejce z 200 innymi dziewczynami, które też chcą być modelką. Jak pan uważa? Nadawałabym się? Za niska jesteś. Szukamy wyższych dziewczyn. No także... za niska, ale myślę, że nadawałabym się do jakiejś sesji bikini. A pokaż stopę. Nie! Nie pokazuj stopy! Nie! Stopę? Tak, stopę. Szukam modelki do reklamy kremu do stóp. Możesz pokazać? Dziękuję. Nie dostaniesz tego zlecenia. Także dziękuję. Ale dlaczego? Ale, Katarzyna, zapraszam. Ale proszę mi powiedzieć dlaczego. Zapraszam. Bo się nie zna zupełnie. Kasia, gdzie ty poszłaś? Ja się, Julia, znam. Zaraz ci powiem, czy twoje stopy są odpowiednie. Daj tylko spróbować. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Julia to ładna dziewczyna, ale w tym zawodzie uroda to nie wszystko. Z biegiem lat zdobyłem doświadczenie i potrafię ocenić, kto się nadaje do tej pracy, a kto nie. W telewizji leci wiele programów o modelkach i przychodzi do nas mnóstwo dziewczyn, które nie nadają się do tej pracy. Julia jest jedną z nich. Ja od razu po tym, jak się Julia przywitała, powiedziała do mnie cześć. Od razu rozpoznałem, że to nie jest materiał na modelkę. Nie, nie, nie. Jak ten koleś z agencji mógł uważać, że się nie nadaje? Przecież moja kuzynka wyglądała 10 razy gorzej, a jemu się spodobała. Bezrobotna Julia irytuje całą rodzinę. Przede wszystkim jej matka nie może uwierzyć, że Julia nie ma żadnych planów na przyszłość. Co ty robiłaś, dziewczyno, cały dzień? Dobra, Julia, ze szkołą ci nie wyszło, z pracą ci nie wyszło, to co, wdrażamy protokół bogaty mąż? A stoisz tylko przed tym lustrem. No co przed lustrem, sobie przymierzałam cię, patrz w ogóle jakie fajne rzeczy znalazłam. No tak, fajne rzeczy, ale czemu te rzeczy są na podłodze? No bo je przymierzałam. Aha, przymierzałam, a szafy to już w tym domu nie ma pewnie, nie? Ja ale się jak założę. To? Julia od dziecka się bardzo szybko wszystkim nudziła. Po prostu, nie wiem, na lekcjach nie potrafiła usiedzieć, ciągle jakieś uwagi dostawała do dzienniczka. Nawet w przedszkolu już stwierdziła, że jej się nudzi, wolała siedzieć po prostu w domu i oglądać telewizję. I wyobraźcie sobie, że nawet w przedszkole próbowała rzucić i zostać modelką w reklamie Kubusia. To jest Kubuś? Tak zjebaczyli Kubusia? A w ogóle wiesz co, jak tak się nudzisz, nie masz czasu posprzątać, nic, to może byś za pracę się w końcu wzięła, co? Iku, mamo, dopiero co rzuciłam szkołę i ty mi już każesz iść do pracy, się no muszę tak, zastanowić. No tak, rzuciłam szkołę i... A ty co? Jak to następny, co? Siedzisz w domu no też, nie widzisz co tu się dzieje? Posprzątam, no jaki problem, normalnie co? Zwariować z wami można. Jasne, z tobą sam... chyba. Co? No. A ty nie pyszysz. Wiesz co, ty jesteś taka następny. Stara bziąwa, ja tylko marudzisz, zostaw ją w spokoju, no to. Nie, bo byś poszedł może z nią do urzędu pracy, może by dziewczyna znalazła sobie jakąś pracę w końcu. No to sobie pójdę. No sobie, ja się muszę zastanowić, w czym będę najlepsza. Aha. A, musisz zastanowić, w czym będziesz dobra? Nie no, spoko, rozumiem. Ale mam taką fajną ofertę pracy dla ciebie w sumie, Julia. Szukają nowego pracownika w zderzaczu hadronów. Może tam byś się nadała. Przemyśl sobie, w czym jesteś najlepsza. Dobra, dobrze, ja je wypiorę, spokojnie, bez problemu. Nie krzycz na nią, bez przerwy, bo ja jeszcze za nią pranie będziesz robił. Tak. No nienormalny następny, mamo. Boże, całe życie z wariatami. Moja matka wiecznie na mnie wrzeszczała, ale ja się jej nie słuchałam, bo ja nie chciałam być sprzątaczką tak jak ona. Nie chciałam, żeby wszyscy się ze mnie śmiali. Te chwile były dla nas bardzo trudne. Julia porzuciła szkołę. Nie mogliśmy od razu od niej wymagać, żeby zarabiała pieniądze. Ona miała tylko 18 lat. Myślałam, że jak Julia rzuciła tą szkołę, no to przynajmniej zajmie się czymś pożytecznym. A ona wolała siedzieć w domu, nic nie robić. Ja pracowałam całymi dniami, ledwo wiązaliśmy koniec z końcem, a ona po prostu miała to wszystko gdzieś. Trzy dni później.
Beata załatwiła córce pracę w solarium. Na razie na tydzień, na próbę. Kobieta ma nadzieję, że jej 18-letnia córka odnajdzie się w tym zawodzie. Moja mama uparła się, żebym tam poszła, więc powiedziałam, okej, bo może będę mogła korzystać z solarium za darmo. Ale okazało się, że jednak nie mogę i strasznie się tam nudziłam. O Jezus Maria, okej. Już nawet nie musicie jej płacić. Wystarczy, że zaoferujecie jej korzystanie z solarium za jej pracę. Czy w ogóle coś dzieje czasami? Czy koło południa zaczyna się ruch. Teraz jest troszkę mniej, ale wszystko zaczyna się koło południa. No to jak się nic nie dzieje, teraz o czym ty się zajmujesz? Zresztą, kto w dzisiejszych czasach korzysta z solarium? Teraz jest ta opalenizna natryskowa, no nie? Ross z Friends poleca. Went to that tanning place your wife suggested. Was that place the sun? Na przykład w ostatniej kabinie możesz teraz papierki pozmieniać, ręczniczki pozmieniać. A to może później. Słuchaj, ja ci wszystko tutaj pokazałam. Teraz wychodzę do banku. Mam do załatwienia bardzo ważną sprawę. Zostaniesz tutaj, tak? Mhm. Dobrze, pilnuj wszystko, co masz. Ja za niedługo będę, dobra? Okej. Julia jest bardzo znudzona. Niespodziewanie dostaje jednak SMS od koleżanki, który bardzo poprawia jej humor. Anita napisała mi SMS-a, że znalazła gdzieś w sklepie bransoletkę, o której od dawna marzyłam. Ja musiałam ją mieć, bo była tylko jedna i zaraz ktoś by ją kupił. A nie no, bransoletka, w pełni rozumiem priorytety, bo przecież bransoletka, która kosztuje 3 dychy, jest ważniejsza niż praca w solarium, gdzie w ciągu dnia byś zarobiła ze 100 albo ze 200 zł. Bransoletka ważniejsza. Julia bez chwili zastanowienia postanowiła iść i kupić wymarzoną bransoletkę. W tym solarium i tak się nic nie działo, więc nie widziałam problemu, żeby wyjść na godzinkę. Niestety wychodząc, Julia natrafia na swoją szefową, która wróciła się po dokumenty. Kochani klienci, z zachowaniem swojej nowej pracy. Nie wiem, coś o bransoletce chyba. A co tutaj się dzieje? Zapomniałam telefonu. A ja muszę wyjść na chwilę. Muszę wyjść na chwilę, swoja koleżanka do mnie napisała, że znalazła bransoletkę, której tak długo szukałam, rozumiesz? Przecież muszę iść ją kupić, bo później nie będzie. Nie pracujesz. Ale nie, ja nie zdążę, jej może już nie być, jak ja skończę pracę. Ja muszę teraz, ja wrócę za godzinkę, zobacz, kartkę zostawiłam. Jeżeli teraz stąd wyjdziesz, możesz więcej nie wracać. A to zostawiłaś solarium sama? Mój Boże. I poszłaś zadowolona, że straciła pracę. Tak trzeba żyć, kochani. Czemu, gdy mam 27 lat, nadal nie jestem na utrzymaniu rodziców? Co ja złego zrobiłem w życiu, że sam na siebie zarabiam? No jakiś głupi jestem. Często miałam praktykantki, które chciały u mnie zacząć pracę zawodową, ale z kimś takim jak Julia nigdy się nie spotkałam. Ta dziewczyna była zupełnie myślami gdzie indziej. Szczerze mówiąc, cieszę się, że tak szybko się jej pozbyłam. 2 godziny później Julia wraca do domu. Beata jest zaskoczona, że jej córka wróciła tak wcześnie. Tak się dzisiaj nudziłam w tej pracy i... A co tak szybko właśnie przyszłaś? Chcesz miałaś skończyć o 18? Dała wolne popołudnie, wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że dała mi wolne popołudnie. Dzisiaj. I jutro. I generalnie wyrzuciła mnie z pracy. Ale dobrze, że mi dała to wolne popołudnie, ponieważ no Anita mi napisała SMS-a, że w końcu znalazła bransoletkę, której tak długo szukałam. Patrz, jak ona jest śliczna. No ale dlaczego dostałaś wolne popołudnie? Tylko za 70 zł jest po prostu piękna. Tak się cieszę, że ją mam. Przepraszam, 70 zł kosztowała. Ciekawe, skąd ona te 7 dych ma w ogóle. Bo raczej z pracy nie. No ale nie, dlaczego no, popołudnie? Wiesz, dopiero zaczęłaś pracę. Nie no, powiedziała, że jak wyjdę, to nie muszę wracać, no to... A ty jesteś głupia, przecież ona cię zwolniła. Ona nawet nie zrozumiała, że pracę straciła. Oh fuck! Julia, ty naprawdę powinnaś uważać w szkole. Jak to mnie zwolniła? No zwolniła cię. Naprawdę nie masz. Ona jest niepoważna. Ty jesteś niepoważna. Ale patrz, jaka śliczna. Tak, i tak się cieszę, że mam tę. To z pracy cię wywalili, a ty sobie bransoletkę poszłaś kupić, dziewczyn. Oddajesz w tej chwili tą bransoletkę. Ale nie! No, dawaj, to, chcesz ją zabrać? Daj mi tą bransoletkę. Dlatego, że ją oddaję do sklepu. Nie, ma, nie mamy pieniędzy. A ty kupujesz bransoletki? Takie sceny kojarzę z własnego życia, ale gdy miałem 6 lat, a nie 18! Ja nie rozumiałam, dlaczego moja mama tak się wściekała. Przecież ona miała dużo pieniędzy, a bransoletka nie kosztowała zbyt wiele. Poza tym moi znajomi dostają o wiele więcej kasy od rodziców niż ja. Co tu się dzieje? Jak to co się dzieje? Twoja córka znowu zwariowała chyba. Ja ci dam na nowo. Ty jak zwykle przesadzasz. Nie przesadzam. Przesadzasz. Nie mamy pieniędzy, a ona bransoletki sobie kupuje. Czy bez przerwy będziesz dziecko płakać i zadymy w tym domu? To nie idzie do pracy. No i to jest dobra metoda wychowawcza. Dziecko odwala, traci pracę. Więc rodzice co robią? W nagrodę kupią jej nie jedną, ale 2 bransoletki. Przecież poszła do pracy. Co ty robisz, kolego? Jak ty się zachowujesz? Ja wiem, co ja robię, to są moje pieniądze. 2 miesiące wam przedokładam, bo się może za nim wyszła, jakbym sobie pokój gdzieś wynajął. Kupi sobie, na pewno ci starczy. Julia jest moją córką, przecież nie mogłem być dla niej surowy. Ty jeszcze jej pieniądze dajesz?
Na życie nie mamy, a ty dajesz jej na życie. Ale kupiła sobie dzień za mną i co? Ty zabierasz jej? Jak można? Dlatego, że nie mamy na życie, rozumiesz? I trzeba tą bransoletkę oddać do sklepu. Zobaczycie. I tutaj ponownie po raz kolejny trzeba rozważyć swoje priorytety. Czy wolimy kupić naszej córeczce bransoletkę już drugą? Czy może wolimy opłacić czynsz i mieć pieniądze na jedzenie? Ewidentnie bransoletka jest ważniejsza. Zobaczycie, że dzięki mojemu wyczuciu stylu ja się jestem bogaty. I wam oddam te wszystkie pieniądze, naprawdę, zobaczycie. A ty i te twoje rowery to jest po prostu żałosne wszystko. Żałosne! Może do roboty się weź, odpierw się ode mnie. Zostaw ją. Mieszkałem w domu tylko z powodu rodziców, zawsze mi pomagali. Nie chciałem ich tak zostawić. A Jurka? Denerwowała mnie okropnie, bo nie chciałem, żeby wydawała pieniądze na duperele. Wiesz co? I zobacz, jak ty ją znowu rozpieszczasz. Jak rozpieszczam? Chłopakowi pieniędzy nie dajesz, ale jej dajesz czy ty na jakieś głupoty, uwagę, że wyjął a on pracuje, ona nie. Nie drzyj się, pozwól mi dojść do stołu. Co znaczy nie drzyj się? No i właśnie dlatego, żono, że nasz syn pracuje, jemu nie musimy pomagać w żaden sposób. To on musi nam pomagać. Tak, bo wy ją dołujecie po prostu. Tak, nigdy my ją dołujemy. Jak mogłaś się zabrać dobrą a w ogóle zostaw ją, ja ją idę oddać do sklepu. Daj mi ją. Masz. Mój mąż to w ogóle był przede wszystkim za miękki do wychowywania dzieci. Ciągle wszystko pobłażał Julii, a jej trzeba było uświadomić, że musi coś zacząć robić pożytecznego w życiu, bo inaczej to skończy po prostu na ulicy. Następnego dnia Julia spotyka się ze swoją kuzynką, która odnosi sukcesy na wszelkich polach. Dlatego Julia postanawia się jej poradzić. Dlatego Julia poszła pobić kuzynkę, bo jej za dobrze idzie w życiu. Jak tam, miałaś sesję? Nie, zaniosłam teczkę ze zdjęciami, oni na podstawie tego ocenią i zobaczymy, nie? Czy dadzą mi jakąś pracę, czy nie. Jejku, wiesz co, ja już nie chcę być modelką, ale tobie się wszystko udaje. Jak ty zdobyłaś tę pracę w drogerii? Byłam z koleżanką po prezent i takiemu panu się spodobałam i powiedziałam, że szukam pracy i mi zaproponował. Ale fajnie tak, w ogóle co ty tam robisz? Kuzynka tłumaczy Julii, że jako sprzedawczyni w drogerii przede wszystkim doradza klientkom przy doborze kosmetyków. Gdy nie ma klientów, między innymi testuje próbki kosmetyków, by wiedzieć, co sprzedaje. Julia uznaje, że powinna spróbować swoich sił w roli sprzedawczyni. Nie wiedziałam, czy praca jest czymś dla mnie. Jak to nie wiedziałaś, czy praca jest czymś dla ciebie? Jakby nie masz za bardzo wyboru, witam w prawdziwym życiu. Ale moja kuzynka miała kasę i mogła sobie na więcej pozwolić. Nie sądziłam, żeby praca w drogerii była ciężka, dlatego chciałam spróbować. Następnego dnia Julia usiłuje zdobyć pracę w drogerii. Chce zostać zauważona tak jak jej kuzynka. Niestety sposób, jaki wybrała, przynosi odwrotny skutek. Dziewczyna zostaje posądzona o próbę kradzieży bezpłatnej próbki z gazety, którą chciała przetestować, by pokazać swoje zaangażowanie. Co pani robi? O, w końcu pan podszedł. Chciałam zapytać się o pracę. O jaką pracę? Chciałam tu pracować, już wszystko przejrzałam i myślę, żebym się nadawała. Przepraszam, chwilkę. Chciałbym panią uświadomić. Nie wiem, czy pani wie, nie można tak wchodzić do drogerii i kraść próbki z kremem. A to się nazywa próbka! No do czego to służy? Do próbowania! Ale ja nic nie ukradłam. Jak pani nie ukradła? Przecież widziałam na was na oczy. Chyba pani sobie żartuje. Jak ja bym chciała coś kraść, to nie pytałabym o pracę. Chwileczkę. Albo pani kupuje tą gazetę, albo wzywam policję. Ale ja tu nie przyszłam kupować gazet, ja przyszłam zapytać się o pracę tylko. Nie będzie żadnej pracy. Proszę mnie nie dotykać. Nie ma pani wstępu już do tego sklepu. Żegnam. Co to znaczy, że albo wzywam policję, albo pani wychodzi. Żegnam panią. Co za koleś. Powiedział, żebym już nie przychodziła do tego sklepu. Nawet jakby mnie tam przyjęli, to raczej nie chciałabym z kimś takim pracować. Spotkałem się z wieloma sytuacjami w swoim życiu, ale z czymś takim jeszcze nie. Dziewczyna miała tupet. Nie interesowało mnie, co ma na swoje usprawiedliwienie. Po nieudanej próbie zdobycia pracy, Julia z przyjaciółką Anitą wraca do domu i ma już kolejny plan dla siebie. Wiecie, co mnie najbardziej przeraża? Że tego odcinka, tego paradokumentu, który oglądamy, minęło dopiero 14 minut. Ja się boję, co Julia jeszcze przez najbliższe 30 minut zrobi. Jej brat od razu zauważa, że sytuacja nastolatki nie zmieniła się. Co to jest? No dywan, znalazłeś mnie na śmietniku, żeby ten... Na śmietniku śmieci przyprowadzasz do domu. Ale jaki ładny, no co się ale po co ci dywan? Ładny. Pas będziemy trenować chodzenia gwiazdy na czerwonym dywanie, tak? A potrzebny ci do tego dywan. Tak. Gdyby to nie była moja siostra, to nawet byłoby śmieszne. Maciej, czego ty nie rozumiesz? Dywan jest nieodłączną częścią życia modelki. Dlatego wiele modelek, jak dobrze wszyscy wiemy, rozpoczyna swoją karierę w modelingu od pracy w fabryce dywanów. Zastanawiałem się od pewnego czasu, czy ona i jej koleżanka mają coś z Deklem. Tak naprawdę w ogóle nie rozumiem, o co im chodzi. Jeżeli one trafią do filmu, to ja zostanę prezydentem. Jezu, co się w ogóle wypowiada? To na czerwonym się nie wywrócisz, tak? Dobra, cicho się chodzi, tak? Cześć, mamo. Dziewczyny. Dzień dobry. Patrz, jaki ładny dywan znalazłeś. Zobacz, co wykombinowała twoja córka. Co to w ogóle ma ale być? Ale dywan, nie? I możemy... Skąd cię to wytrzasnęły? No na świecie znalazłyśmy, ale ten... Matko święta. Ale patrz, jaki ładny. Wygląda jak nowy.
No, wy jesteście ale... normalne w ogóle, tak. Obydwie? Ale może ale byś trenować chodzenie jak gwiazdy, no mamo! Jezus, nie... Jak już będę aktorką, no to chyba muszę wiedzieć, jak się nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, jak was słucham. Julia i te jej szalone pomysły po prostu mnie przerażały. Już jak zobaczyłam, że przywlokły ten brudny dywan do domu, no to stwierdziłam, że chyba z nią trzeba iść do jakiegoś psychologa. Mamo, ale ty miałaś przede wszystkim szukać pracy. No to przecież powiedziałam, że chcę być aktorką. No dobrze, a byłaś na jakimś planie filmowym? Grają gdzieś, Jezu, coś no, kręcą, nie wiem. Nie wiem, szukałam w Poznań film, wpisałam wyszukiwarkę, no nic mi nie wyskoczyło. Aha. No. Ale się poszukałam, ale się szukam na tym się skończyło, tak? Znajdziemy coś, dobrze, na pewno. Dobrze, muszę trenować dobrze. Też, no. Mama musi zrozumieć, w tym kraju nie ma pracy dla osób z moim wykształceniem. Znaczy bez mojego wykształcenia. Chwila! Słuchaj, to teraz póki co, koleżanko, zwija cię to. Czemu? Zwijasz mi ten nie. syf. Zwijasz mi ten syf, powiedziałam, dlaczego? Z domu. Ale wspaniały on. Mamo, ale dlaczego? Patrz, nawet w gracisie z dywanem przyszły karaluchy. Ty się nie odzywaj, proszę cię. Zwijasz to, powiedziałam. Wynosisz tam, skąd przyniosłaś, a pojutrze idziesz ze mną do urzędu pracy. I ale, może tam, a po co do urzędu? I tam może się dowiesz, jak zostać aktorką. A jak nie, to znajdziemy ci inną pracę, bardziej pożyteczną. To podłe, że wszyscy byli przeciwko mnie. Ale wiedziałam jedno, że jeśli w końcu dostanę Oscara, to w mojej rodzinie nie ma mowy. Dwa dni później Beata zabrała niechętną córkę do urzędu pracy. Osiemnastolatka powinna stawiać sobie realistyczne cele zawodowe. Jednak nie jest to wcale łatwe w jej przypadku. Może ma pani jakieś techniczne uzdolnienia? Może ma, że pani się zwierzętami zainteresuje? Może opieka dzieci? Dla dzieci? No, na pewno nie. Ja chcę być aktorką i ja ale sobie dobrze, innego zajęcia nie pieczesz. Wyobrażam. No jakie ciasta, mamo? No Boże, przestańcie! To może sobie cukiernię byś otworzyła? Jaką cukiernię? I sobie zarobić wtedy na studia aktorskie na przykład. A po co mi studia aktorskie? Po to, żeby grać w filmach, tak jak sama mówisz. Będę grała w filmach, nie potrzebuję żadnych studiów do tego. No jak to nie? Ja mam wrodzony talent i nie muszę zdać jakichś egzaminów, czegokolwiek. No to może pan ci coś zaproponuje innego. No może na kurs jakiś pani się zapisze. Mamy taki kurs autopromocji w tej chwili, który by pozwolił pani wypromować swoją osobę. Tak? A co na tym kursie trzeba robić? A uczyć się to nie. Dowiedziałaby się pani, jak się ładnie ubrać. Jak się a ładnie ja wiem, jak się ubrać, co pan mówi? Pan sugeruje, że ja nie umiem się ubrać, jestem ładnie ubrana, no nie, pan się no nie ale zna. Pan ma rację, słuchaj. No, pan ma rację odnośnie czego, no nie, ale nie chcesz być, dobrze ubrana. Chcesz być aktorką, no to dobrze, jakbyś wyglądała, na przykład jeszcze lepiej, nie zaszkodziłoby ci to, no jasne. Jezu, dobra, no to pójdę, ale proszę cię, mamo, już się odczep ode mnie, błagam. Ten koleś siedział cały dzień w fotelu i mówił ludziom, co mają robić, ja też bym tak mogła. Ale postanowiłam iść jednak na ten kurs, żeby rodzice już się mnie nie czepiali. No to dobra, to mam nadzieję, że ona dotrzyma słowa i załatwimy to. No ale właśnie w tym rzecz, że nie mogłaś tak robić, bo twoja praca w solarium na tym polegała. Przyjmowałaś klientów i mówiłaś im, co mają robić, jak mają wejść do solarium, jak z niego korzystać i tak dalej. I nie byłaś w stanie tego robić jakoś. To dziękujemy w takim razie panu. Julia Radczak była ciężkim przypadkiem. Nie wiedziała, żeby w życiu do czegoś dojść i osiągnąć sukces, trzeba się ciężko napracować. Myślałem, że matka jej to wszystko wytłumaczy. Trzy dni później Julia odwiedza swojego brata w pracy. Osiemnastolatka przynosi mu list. Masz list do ciebie. Jaki list znowu? Co ty wymyślasz? Jakieś wezwanie, trzymaj. Co? Jakie wezwanie? No coś chyba zapłacić musisz. Zapłacić? No. No coś musisz zapłacić, hi hi hi. To wcale nie jest moja karta kredytowa, hi 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 hi. Ponowne wezwanie do zapłaty? No, a co z pierwszym? I w ogóle co to jest? Drogeria? Znaczy, no nie wiem, wyrzuciłam gdzieś pierwszy. No drogeria jakiś czas temu zamówiłam sobie zestaw do paznokci. Taki świetny, ale ja nie mam pieniędzy, na 150 ciebie 150 złotych? I kto wydaje tyle pieniędzy w ogóle na jakiś głupi zestaw ale do paznokci? Ale on jest świetny, naprawdę! Możesz go oddać, nie będę płacił takich pieniędzy. Co to znaczy oddać? Co ty w ogóle masz mówisz? Masz oddać, co to w ogóle nawet, twoje pieniądze nawet, były? Nawet jeżeli bym chciała, to przecież mi nie przyjmą. On jest... już go używałam. Dziewczyno, no, to jest poważna sprawa po tu... po prostu, masz przecież te pieniądze, pracujesz, no i w tym piszę, że podejmą jakieś prawne kroki w stosunku do no, mnie. No w sensie, że co? No nie wiem, do sądu mnie podadzą czy coś takiego. I Maciej, teraz bądź jedyną odpowiedzialną osobą w swojej rodzinie, znaczy, no poza twoją mamą, bo ona też chyba wydaje się odpowiedzialna, i powiedz Julii, że musi albo zwrócić ten zestaw, albo iść do pracy i zapłacić za niego, bo inaczej ty nie zapłacisz. Proszę, zrób tak, proszę, proszę nie płacić za ten zestaw, proszę! Ja nie zrobiłam tego celowo. Po prostu uznałam, że lepiej, jeżeli zamówienie będzie na Maćka. Czy ja nie chciałam tego zrobić. Ja nie chcąc kliknąłem guzik kup teraz, po czym wypełniłam wszystkie dane do wysyłki paczki, po czym zapłaciłam z konta Macieja. To ja niechcący! Poza tym ja się nie znam na tych wszystkich rachunkach i dlatego tak to wyszło. No nie dobra, no to zapłać i nie będzie chodzi. Problemu, okej? Okay? No bo problem robisz zapłać. Z niczego naprawdę. To może ty zapłać. No z czego mam zapłacić? Przecież nie daje mi mama kieszonkowego. To do roboty idź. Taki problem? Szukam pracy cały czas. Zapłać i nie będzie problemu, okej? Okay? No...
Bo po prostu no nie, problem no, robisz masz z niczego. Weź się za siebie, dziewczyno. Naprawdę, weź się za siebie. Julia doprowadzała mnie do szaleństwa. W ogóle jakim prawem kupiła sobie jakiś zestaw do paznokci za moje pieniądze? Tego było za dużo. 3 dni później. Maciej przelał pieniądze za zestaw do paznokci. For fuck's sake, Maciek, fuck's sake! Ty miałeś być tą jedyną odpowiedzialną osobą w tej rodzinie, no! Dzisiaj Julia po raz pierwszy jest na kursie autoprezentacji organizowanym przez Urząd Pracy. Na tych zajęciach prezentacji organizowanych przez Urząd Pracy pokażemy pani teraz, w jaki sposób się zachowywać, jak ubrać, żeby dostać pracę. Zasada numer 1. Na rozmowę o pracę przychodzimy bez puszki piwa w ręku. Proponuję, żeby pani na przykład spróbowała może coś w takich pastelowych kolorach. Ale nie, to jest okropne. No jaki to pastel? Ma pani bardzo ładny taki. To należy do pani babci chyba. Do pani babci, dobrze. Może w takim razie coś takiego w błękitach. Nie, ma pani jest, piękne błękitne oczy. Może, no i stanie może przymierzy. Ojku. Nie mam ochoty tego przymierzać. Nie wiem, co ja tutaj robię. Tylko, wie pani co, tylko że naprawdę nie chcę pani krytykować. Spódnica tej długości jest o wiele za krótka. Powinna być przynajmniej 10 cm dłuższa. Ten kurs nie miał najmniejszego sensu. Ta baba wyglądała okropnie, a mi mówiła, jak ja mam się ubierać. Proszę nie ruszać moich ubrań, to ja powinnam chyba pani mówić, jak się ubierać. Spróbuję przymierzyć. Ja się dobrze ubieram. Proszę spróbować przymierzyć. Nie będę tego przymierzać, ale co pani w ogóle robi? Proszę to jest, nie wiem, nie. Wynoś się, przyszła. Wynoś się stąd. A z chęcią się w końcu wyniosę z tego nudnego miejsca, bo to jest zasada, co tu się dzieje. Co pani w ogóle robi? Chce mi pani pomóc? Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam. Nasz kurs jest po to, żeby pomóc młodym osobom takim jak pani Radczak, natomiast ona kompletnie nie była tym zainteresowana. Zachowywała się nagannie. Następnego dnia Julia spotyka się z Anitą w kawiarni. 18-latka nie czuje się w domu komfortowo po ostatnich wydarzeniach w Urzędzie Pracy. To tragedia, ale cieszę się, że już będę musiała iść do tego urzędu, bo naprawdę ci ludzie i ta laska tak mnie wkurzyła. Co powiedziałaś rodzicom? Nie, no co ty w życiu? Znaczy mama mnie tam wcisnęłam, że spodobał jej się mój styl, ale jakby znała prawdę, to by się wkurzyła strasznie. Szczerze mówiąc, ja też lubię twój styl. Ale w tym urzędzie to po prostu nie idzie znieść ani chwili z tymi ludźmi i to jest tłumy tyle, te tłumy, naprawdę. Mogliby wybudować drugi, jakieś kanapy, telewizor, knajpka jakaś. No, albo jakby chociaż jakąś budę postawili z jedzeniem, żeby można było sobie coś kupić do jedzenia. Coś do picia do tego. No, ciekawe, że jeszcze nikt na to nie wpadł, nie? No, mógłby być to ekstra interes. Ja mam pomysł! Julka, my otworzymy taką budę! Masz pieniądze jakieś? A nie, nie masz? No dobra, to nieważne. Można by coś ogarnąć w tym temacie, jak myślisz? No, jakieś frytki? No, to byłby dobry pomysł na interes. Już każdy by chciał coś zjeść, czeka tam tyle czasu. No, tylko co by można było tam... Zasadnicze pytanie, Julia, czy ty umiesz zrobić frytki? Sprzedawać? Nie wiem, kanapki? No to już jest lepszy pomysł niż te frytki, ci powiem. To jest nie tyle roboty. No nie wiem, jakieś takie dobre z jakimś łososiem. Cieszyłam się, że miałyśmy ten pomysł z bułkami. Ci ludzie w urzędzie na pewno byli źli, że sami na niego nie wpadli. Tak było! Nie miałam ochoty na chodzenie do zwykłej pracy. Wiedziałam, że stać mnie na coś więcej i dzięki swoim świetnym pomysłom będę w końcu bogata. Już 2 dni później Julia i Anita wprowadzają swój plan w życie. Dziewczyny sprzedają w Urzędzie Pracy bułki. Niestety pojawia się problem, ponieważ nie mają pozwolenia na handel z Urzędu Gminy, zarejestrowanej działalności gospodarczej, ani pozwoleń na sprzedaż produktów spożywczych. Dodatkowo pojawia się pytanie, skąd one te bułki wzięły? Bo mi się wydaje, że one po prostu kupiły w najbliższym sklepie, najbliższej Żabce, po czym 2 razy drożej sprzedają w budynku obok tej Żabki. Co pani tutaj robicie? A jak pani sądzicie, że mamy swój biznes, że nie potrzebuje jaki pani biznes? Bluzek? Co to jest? Bułki? Na tak, tapce? Tutaj? A jaki pani ma problem? To jest Urząd Pracy. A co pani do tych urząd? To jest urząd pracy. Proszę nas pozostawić w ogóle. Proszę, niech ktoś wezwie ochronę. Tak nie może być. Jaką ochronę jest nasz biznes? Pani jest zazdrosna. Na to, żeby sprzedawać bułki, tutaj... W ogóle też muszę skomentować, że to jest bardzo oryginalny pomysł i nikt w historii świata nie wpadł na pomysł sprzedawania bułek. Pani tutaj sprzedają bułki, nie sprawia. Co to jest? Co pan nie wyjdę! Ja to nie wyjdę! Ja to nie wyjdę! Ani to tutaj, no co on w ogóle? Ja to nie wyjdę! Muzyka dla moich uszu. Skąd nim bym miała wiedzieć, że jest tyle dziwnych przepisów dotyczących sprzedaży bułek? To wszystko było chore. Ta kobieta chciała mnie po prostu przepędzić. No pewnie, że tak, bo pewnie ta kobieta ma już swój własny biznes sprzedaży bułek i się bała konkurencji. Wieczorem Julia opowiada rodzicom o nieudanej próbie zarobienia pieniędzy na handlu bułkami.
Przecież ty w urzędzie pracy miałaś chodzić na kurs. No ale... Ty zapomniałaś o tym? Mamo, nie wypaliło. Byłaś na kursie w ogóle? No byłam, ale ta babka, co mnie miała ubierać, to ona jest jakaś nienormalna. Ty wiesz, jakie ona mi ciuchę pokazała? Mamo, to nie wchodzi w grę, żeby ja chodziła na ten kurs. I jeszcze mi nie powiedz, że rzuciłaś ten kurs. No ona mnie z niego wyrzuciła właściwie, no bo się strasznie z nią pościłam, ona jest nieka... Mamo, zrozum, ona jest nienormalna. Słuchaj, to urząd pracy ci załatwia coś, żebyś jakąś przyszłość miała, dziewczyno, a ty co robisz? Ale mamo, no coś wymyśliłaś, świetny biznes, tylko po prostu, no... Jaki biznes? Na którym nic nie zarobiłaś? Ale zarobiłabym 100 zł, bym zarobiła, mamo, no! Ciszej, ciszej, Jezu, ja zwariuję z wami, no. Przecież młoda dziewczyna jest, ona nie ma doświadczenia tak. Ale to jest wszystko też twoja wina, wiesz? Bo zawsze jej na wszystko pozwalasz. Jak ja jej pozwalam na wszystko? No, ty robi, widzisz, stara się, nie ma takiego doświadczenia życiowego, no co? Że jakaś baba tam... Ale czego się nie tknie, to wszystko zepsuje. A nie krzyż do mnie. Nawet z urzędu ją wyrzucili. No litości, przecież to jest jakieś nienormalne. Nie, ja nie mogę słuchać. Ta dziewczyna jest nieudacznik życiowy. Ja jutro po rano idę do urzędu. A ty po co tam do tego urzędu? Ja sobie tam pogadam z nią. I co, myślę, że coś wskurasz pewnie, nie? Oczywiście. I tak pójdę do tego rządu i tak. Nikt nie będzie Julii tak traktował. Jesteś taki sam nienormalny jak on. Jestem, babo, kurczę, mi to ma. Nie rozmawiam już w ogóle z wami, mam was serdecznie dość. No, ja sobie obejrzę rachunki. Rób sobie, gdzie chcesz i rób sobie, co chcesz. Bye, bye, baby. Do widzenia. Julia nie zaszkodziła nikomu swoim zachowaniem. Starała się po prostu pracować. Nie powinna być za to ukarana. Tak, zgadzam się z tym panem. Świat generalnie byłby lepszym miejscem, gdyby każdy mógł sprzedawać żywność bez jakiegokolwiek pozwolenia, bez sanepidu. Można dosłownie wyjąć sobie bułkę ze śmietnika i komuś sprzedać ją legalnie na ulicy. To idealny świat by był. Następnego dnia rano Tomasz przyszedł do urzędu pracy, aby przeprosić za zachowanie córki. Poszedłem do urzędu pracy. Chciałem przeprosić pracowników za zachowanie Julii. Chciałem po prostu, żeby dali jej jeszcze jedną szansę. Przyszedłem jeszcze raz ponownie panią prosić, żeby pani może coś zrobiła w sprawie Julii. Wie pan co? Tak strasznie nam zależy. Trudno mi powiedzieć, bo ona się ostatnio w urzędzie pojawiła tylko raz. No i szkoda by było, żeby zajmowała miejsce innym. Bo ja wiem, proszę pani, że Julia nie chce pracować, ale by ją pani tak zmusiła siłą, to może by się udało. Proszę panią, ja pani gwarantuję, że dołożymy wszelkich starań. Naprawdę, dołożymy wszelkich starań, zresztą sam osobiście dopilnuję tego, żeby ona przychodziła na te kursy, jeżeli pani tam zdobędzie jakieś dla niej miejsce. Wie pani, musi znaleźć to światełko taką. Czy wie pan co? W tym ciemnym tunelu obecnie, prawda? Jeżeli ona sama nie będzie zaangażowana, no to niestety nic z tym nie zrobimy. Urzędniczka mimo wszystko obiecała Tomaszowi, że jeśli znajdzie jakiś kurs odpowiedni dla Julii, to się z nią skontaktuje. Kiedy rodzice pragną pracy bardziej dla swoich dzieci niż one same, nic dobrego z tego nie wynika. Uważałam, że kolejny kurs w przypadku pani Radczak nic już nie zmieni. Tydzień później Julia wpadła na kolejny pomysł, dzięki któremu ma nadzieję zarobić. Jej brat nie jest tym zachwycony. Julka zbiera wózki z okolicznych sklepów, żeby je oddać na złom. No bo come on, czemu się czepiać Julki? Przecież ona legalnie te wózki kupiła. Nawet jest cennik podany na wózku. Złotówka lub 2 złote. I skąd masz te wózki? Oczywiście, Maciek. Zobacz, to jest mój nowy pomysł na interes. Sprzedałam 10 takich wózków, zarobiłam 500 zł. Chwila, ona naprawdę wózki na złom sprzedaje. Jezus Maria! I teraz ale jaki interes? Co ty, gadasz? Co ty wymyślasz? Jaki interes? No sprzedaję te wózki jakimś gościowi, który powiedział, że sprzedaje wszystko co metalowe, nie? No to kurde, wózki. Ja wsadziłam złotówkę za 1 złotówkę, a sprzedałam 1 za 50 temu gościowi, no wierzysz? I ona naprawdę wierzy, że ona kupuje te wózki za złotówkę! What the fuck? Ja tylko żartowałem! Mówisz, że kupiłaś te wózki? A gdzie jest ta złotówka? Mówisz to o tej złotówce, no, którą się tutaj sadza? To w jaki sposób kupiłaś, skoro masz tą złotówkę i wózki? Ale ja mam to... Dziewczyno, ukradłaś te wózki, nie rozumiesz tego? Ale to tak nie jest nic takiego napisane, że... O czym ty mówisz w ogóle? Jak napisane? Normalny człowiek nie potrzebuje żadnej kartki, żeby wiedzieć, że te wózki trzeba odnieść z powrotem. Ale no, zarobiłam już 500 zł, sprzedałam 10, teraz muszę jeszcze te sprzedać, no przecież ja ich nie oddam. Maciek był chyba zły, że sam nie wpadł na ten pomysł. Chciał mi wszystko popsuć, ale ja zarabiałam i wszyscy mieli się o tym przekonać. Julia, w tym rzecz, że dosłownie każdy nastolatek w Polsce miał kiedykolwiek ten pomysł. W tym łącznie ja, dlatego w ogóle to wymyśliłem teraz. Ale nie każdy nastolatek w Polsce jest na tyle głupi, żeby rzeczywiście wprowadzić ten pomysł w życie. Ty się mnie czepiasz, kazałeś mi znaleźć jakąś pracę, zarabiać jakoś, oddać się za ten zestaw do pielęgnacji paznokci, tylko... Nie chcę pieniędzy z kradzieży w ogóle. Ale jakie kradzieże? Absolutnie mnie to nie interesuje, nie wiem, masz oddać te wózki, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wiedziałem, że Julia wpadnie przez to w tarapaty, to było oczywiste. Tak naprawdę to trochę się cieszyłem, że dostanie jakąś tam nauczkę, bo zasłużyła na to. Tydzień później. Wózki na zakupy nadal stoją przed domem Radczaków. Julii tym razem nie udało się ich sprzedać, ale nie chce ich oddać do supermarketu. Jednak cała sprawa nie pozostaje bez konsekwencji. Julia otrzymała pismo z policji. Co się patrzysz? Wezwanie. No, co to?
Co takiego? Co? Ten gość z supermarketu podał mnie na policję? Obaj! Czyż to nie są konsekwencje moich własnych akcji? Jazz hands! O, dziwisz się? Nie spodziewałaś się tego wcale, co? O te wózki chodzi? No jasne, ja na pewno, a o co? Co takiego? A skąd on w ogóle wiedział, że to ja? Jak to skąd? Może dlatego, że targałeś przez tą ulicę te wszystkie wózki? Każdy sąsiad cię zna. A może dlatego, że te wózki w ogóle stoją dalej przed domem? No to mógł sobie przyjść tutaj i je wziąć. Jaki problem? Co od razu na policję? Boże. No i co, ale co, że stoją? Jak? A co no z nim? Stoją, bo ten gościu złomiarz nie chciał ich kupić, no. Bo powiedziałam, że ty już mnie z nimi przyczaiłeś, że mam je oddać. No powiedział, nie, ja już nie chcę ich kupić. Ja on na pewno też ma problemy z policją. No ale... Wiedział dobrze, że są kradzione, na pewno. No skąd mógł wiedzieć? No skąd mógł wiedzieć, że są kradzione? Nie wiem, Julia, ty nie wyglądasz na osobę, która nazywa się Biedronka. No choćby dlatego, że na tych wózkach jest nazwa sklepu, czy nie ma? A może ty skonstruowałaś te wózki, co? Jezu, no nie bądź taki mądry! No ale kurde, nawet ten gościu ma pod tym sklepem pełno tych wózków, co się przypieprzyło, jak jest 10, jest wielki problem, no i od razu policja, no. Dobra. Co mam teraz zrobić? Po prostu idź do właściciela, masz go przeprosić, idź później na policję. Nie, nie zrobię tego! No za co ja mam jak tego nie zrobisz, to nie rozumiesz, że będziesz miała o wiele większe problemy? To jest mój biznes, w końcu mi się coś udało i ja nie będę szła do gościa, jaki biznes, dziewczyno, co ty wymyślasz za bzdury cały czas? No kurde, nie wyszło mi z bułkami, ale z tymi wózkami przecież to był zarąbisty pomysł, no kurde, patrz ile zarobiłam! No widzisz, jakoś wszystko się sypie. Wszystko co robiłam było nie tak. Nie mogłam sprzedawać bułek, wózków na zakupy też nie, ale nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Dwa dni później. Julia wraz z ojcem przyszła na komisariat policji, aby wyjaśnić sprawę kradzieży wózków. Był kiedyś taki film, taki stary dość film z lat 90. albo wczesnych 2000. O kolesiu, który całe swoje życie musiał żyć w takiej plastikowej bańce, bo nie miał odporności i jeżeli by jakiekolwiek powietrze z zewnątrz się do niego dostało, to on by umarł, bo tam bakterie, wirusy, te sprawy. To ja sobie wyobrażam, że Julia musiała zostać w ten sposób wychowana, w takiej bańce plastikowej, skoro nie miała pojęcia o tym, że kradzież jest karalna. Nie mogłem uwierzyć w to, co zrobiła moja córka. Zawsze starałem się obronić, ale wówczas posunęła się stanowczo za daleko. Proszę pani, no jest pani oskarżona o kradzież 15 wózków, koszt no, takiego wózka. No ja nie wiedziałam, że ja je ukradłam, ja za nie zapłaciłam, po złotówce. Ja myślałam, że one są już moje, że je kupiłam. Proszę pani, mamy nagrania z kamery przemysłowej. Widziała panią sprzedawczyni, taki wózek kosztuje 150 zł i to jest 150? Kradzież. Dobrze, pani Julio, teraz jakby w celach sądowych musimy zmierzyć pani IQ. Więc tutaj jest taki formularz do wypełnienia, żeby zbadać pani poziom IQ. Ale panie policjancie, po co wolę jakieś testy robić? Przecież zapłaciłam za te wózki. Po 1 zł za każdy. Wie pani co, pani Julio, ja ten test IQ jednak zabiorę. Mam coś prostszego dla pani. Tutaj jest takie drewniane pudełeczko. Proszę włożyć kształty pasujące do tego pudełka. 150. Jeden wózek? Tak, jedna sztuka. Ja je za 50 zł sprzedałam. Julia, proszę cię. Proszę pana, pan zdaje sobie sprawę, to jest młoda dziewczyna jeszcze, no i w ogóle... Proszę pana, nawet młoda dziewczyna powinna wiedzieć, że za złotówkę takiego wózka się nie kupuje i że jest to kaucja za wózek. No to jest oczywista sprawa. Skąd ja to mogłam wiedzieć, no? O czym pan mówi w ogóle? Albo może ona w klasztorze żyła i z tego klasztoru nie wyszła aż do wieku 18 lat. Może dlatego? Bo ja nie mogę zaakceptować, że ona może być aż taka głupia! Wie pan, ona się stara w życiu coś zrobić, no i tam w szkole jej nie poszło troszkę, no i w ogóle sytuacja jest taka, no, co mamy zrobić teraz? Wie pan, no, proszę pana, pana córka jest pełnoletnia i może ona będzie odpowiadała sama za siebie, dobrze? Przepraszam bardzo. A jakbym temu gościowi z supermarketu odsprzedała te wózki za 50 zł, to on by je miał, kupił taniej i ja bym miała z tego zysk. Julia, dość tego, proszę cię, nie dość. Myślałam, że tato mi pomoże. A on był na mnie wściekły, to ja ten durny policjant. Ale przecież ja się do wszystkiego przyznałam i nie wiedziałam, o co im chodzi. Proszę pana, czy... No ale jaki jest problem? Pana, który kupował wózki, przesłuchamy również, będzie odpowiadał za paserstwo, a pani niech się przygotuje na to, że będzie odpowiadać za to w procesie karnym. Nie, proszę pana. A panu radzę, że pan wzięła to... Nie, nie, do widzenia. Julia, do widzenia. Chodź, do widzenia panu. Chodź, chodź. Dobra, to ja ci już, Julia, wytłumaczę w tym momencie. Jak się idzie do więzienia, do stałego więzienia, nie można wyjść, okej? Okay? Musi tam spać nawet, okej? Okay? Okay? Abyś nie wiedziała. Bardzo często spotykam się z kradzieżami pospolitymi. Są nagminne, jednakże tłumaczenie pani Radczak pobija naiwnością wszystkie inne, z którymi miałem do czynienia dotychczas. O, a jeszcze 14 minut odcinka! Tydzień po tym, jak Julia złożyła wyjaśnienia w sprawie kradzieży wózków na zakupy, rodzice dziewczyny myślą, że ich córka się zmieniła. Niestety czeka ich rozczarowanie. Julia, co ten telefon tu tak dzwoni? Nie dzwonią sobie ludzie ze mną. Co się stało? O co chodzi? Co się stało? Idiotkę jakoś ze mnie robią, jacy ludzie? Co jest znowu? O co chodzi w ogóle? No bo mówią,
oglądam w kinie, ale nie wiem, to nie jest jaki żaden... Jakie ulotki? Gdzie, w jakim kinie? No, zobacz, takie fajne ulotki porobiłam, zobacz, jakie one są ładne. Ja myślałam, że jakiś reżyser do mnie zadzwoni. Oh, for fuck's sake. Oh, yeah, oh, Julia, Julia. Rolę mi w końcu da. No pięknie, i ty chcesz znaleźć rolę w filmie z taką ulotką. Ale jak mam, no a jak ma reżyser się o mnie dowiedzieć? Jak zobaczyłam te ulotki z tym numerem telefonu, które rozdawała w kinie, to po prostu zgłupiałam. Ja myślałam, że naprawdę po tej sprawie z policją to ona coś zmądrzała, ale okazuje się, że wcale tak nie było. Takie ulotki się nie rozdaje w kinie ze swoim numerem telefonu jeszcze. Szkoda, że jeszcze domowego na jak pan do mnie reżyser zadzwoni? Gorzej nawet mama. Podam adres domu. Ale ci tłumaczę, że reżyser nie chodzi do kina. Nie, tam chodzą tylko idioci. Co ty się wypowiadasz na temat, o którym nie masz pojęcia? Uspokój się, bo to ty masz to przestań. Nie wyłącz ten telefon, niech on przestanie dzwonić. Nie drzyj się, proszę, kobieto, nie drzyj się na nią. Nie zadzwoni do ciebie reżyser. Jest jaka pychota, naprawdę. Przyciągasz tylko jakichś idiotów, którzy sobie z siebie robią jaja. No ale w końcu zadzwoni. I się dziwisz teraz, że ten telefon dzwoni co chwilę. Wyjdziesz. Kochanie, Julia, wycisz go trochę, wycisz, przecież ty widzisz, będziesz widziała, jak będzie twoja koleżanka dzwoniła, wycisz, proszę. No, jak wycisz, nie wyłączysz, to się no, wiedzie, będzie, że miliony idiotów do będzie się darła bez przerwy, nie drzyj się na dziecko, proszę cię. No. A ty też ja już też mam tego dość, normalnie nie mogę wytrzymać. No. Przez lata broniłem swojej córki. Ona wymyśliła sobie te durne ulotki ze zdjęciem i numerem telefonu. Na szczęście nie podała naszego adresu. Tak się panu wydaje, co? Idź do tego kina, pozbieraj te ulotki, zanim naprawdę... Ale Julia, bo te telefony się nigdy nie skończą, dziewczyno, nie rozumiesz tego? Ale może w końcu nie chcę dzwonić, nie wiem. Wiesz co, a w ogóle, dobra, już, wiesz co, nic do ciebie nie mówię, bo nie mam siły, wiesz? Moi rodzice niczego nie rozumieli. Szkoda, że nie kupiłam sobie drugiego telefonu, żeby mieć jeden prywatny, a drugi służbowy. Mimo rad matki, Julia nie zebrała rozłożonych w kinie ulotek. Rodzina 18-latki nie wie, jak do niej dotrzeć. Jak do niej dotrzeć? Proszę pana, w tym momencie robicie sobie kolejną córkę z żoną, po czym liczycie, że ta kolejna córka wyjdzie na ludzi. Bo z Julią to ja już bym raczej nie próbował nawet. Naprawdę, ja już jestem bezsilny po prostu. Nie mam siły. Tu policja, to jest... Ponad moje siły po prostu, szlakiem trafem, no nie wiem, kurde, no nie wiem, jak na nią wpłynąć, kurczę, bo ty może coś, no nie wiem. Nie wiem, no ale coś, na pewno coś jakoś... Ja nie wiem, może środowisko, te koleżanki jakieś porąbane. No tak, obwiniajmy wszystko na koleżanki, to koleżanek wina, nie Julii, nie, nie, nie. Julia, czekaj, zrobię głośno. Halo, Julia? No ale Julia, gdzie jesteś? No nie wiem, tata, przyjedź! Nie wiem! I w tym momencie tata zaczął krążyć po całym mieście przez 16 godzin, żeby tylko znaleźć Julię. Gdzie ty jesteś, dziecko? Kochanie, jak mogę po ciebie przyjechać, jak ja nie wiem, dokąd mam się udać? Weź zlokalizuj... Nie, jestem już proszę! Gdzie ty jesteś? Gdzie jest po mnie? No nie mogę do ciebie... Julia, jak mogę po ciebie przyjechać, jak nie wiem dokąd jechać? No weź zobacz, na rogu ulicy jest tablica znamionowa, jaka ulica? Popatrz, gdzie jesteś, zlokalizuj się. Julia, nie nauczyłem cię tego w dzieciństwie, ale generalnie ulice mają nazwy. I te nazwy są często na takich słupkach albo na budynkach. Więc zobacz i powiedz mi nazwę. Dokąd mam jechać? Przejdź proszę do końca ulicy i tam będzie na pewno... No proszę cię. Może znowu coś odwaliła. Skąd ja mogę wiedzieć? No nie słyszałeś? Kurczę, jadę. Byłem bardzo zmartwiony tym telefonem. Przecież to moja jedyna córka. Jednak praca ojca to jest praca na 24 na dobę, co nie? Nie wiedziałem w ogóle, co ona robi całymi dniami. A przecież mogło stać się coś złego. Tomasz przyjechał po córkę, która w końcu powiedziała mu, gdzie się znajduje. Julia jest zdenerwowana i przerażona. Tata, nie szybko do domu, proszę cię. Uspokój się, co się stało? Do domu. Co się stało, dziecko? Uspokój się. Jaki facet? Gdzie facet? Dzwonił, powiedział, że jest reżyserem, że chce mi zrobić zdjęcia próbne do filmu, ale... No spotkałam jakiegoś faceta, powiedział, że jest reżyserem i chce mi zrobić zdjęcia próbne do filmu, ale te zdjęcia próbne do filmu muszą być w tej ciemnej uliczce tam. A, z jakim złoczyńcem mi powiedział, że mam się rozebrać do tych zdjęć. I zrobiłaś to? No nie, nie zrobiłam, ale on sam nie zaczął rozbierać, tato, to jest złoczenie. Gdzie on mieszka? Tam, ale jedź do domu, proszę cię. Gdzie on mieszka? Uspokój się, bardzo cię proszę, uspokój się. Tam tylko tego baru w bloku mieszka. Jezu. Ale, tato, jedźmy do domu, proszę cię.
chcę poznać. Tato, nic do niego, chcę proszę poznać cię, tato, się z tym ja panem. Ja się nie boję, tato. Nie bój się, tato, spokojnie. Tato, nic do niego, proszę nie bój się, cię. Nie bój się. Nie zostawaj mnie tutaj. Tato. Spokojnie, zostań tu. Tato. Zostań tu, powiedziałem. Przecież nie robić. Co ty chcesz zrobić? Gdzie on mieszka? Chodź, może coś zrobić. Gdzie on mieszka, pytam cię. Ten koleś był podły. Przez telefon był taki miły, mówił mi, w jakich rolach bym mogła zagrać. A tam nagle największy plot twist odcinka. Ten reżyser to, nie wiem, James Cameron jest. Spielberg! Tylko Julii coś się odwaliło i pomyślała, że to jest jakiś zboczeniec. A okazał się zwykłym oszustem. Gdzie dzwoniłaś? Tutaj pod bójkę. Ale co ty chcesz zrobić? Chcę spisać jego nazwisko. Do niego! Tato! Uspokój się, proszę cię. Co ty robisz? Po co ci jego nazwisko? Zagrobelny. O, Zagrobelny, kojarzę. Ale nie będziesz do niego szedł, prawda? Ja bym do niego poszedł w tej chwili. Ja nie wiem, może to jakiś bandzior zbiera. Chodź, tato, chodź. Wsiadaj do auta, szybko. Chodź, jedziemy zgłosimy do domu. To na policję. Poczułem wielką ulgę. Ona sama prowokowała takie sytuacje. Nie chciałem nawet myśleć, że mogło się stać coś o wiele, wiele gorszego. Po powrocie do domu Tomasz i Beata zaprosili córkę na poważną rozmowę. 18-latka jest załamana po historii z obcym mężczyzną. Musieliśmy podjąć zdecydowane kroki. Córuś, podjęliśmy zdecydowane kroki. Zdecydowaliśmy z matką, że lepiej będzie, jak rzeczywiście będziemy cię utrzymywać i nie będziesz pracować, to przynajmniej wtedy nikt nie zginie. Wydawało się, że Julia jest z tego zadowolona. Wcześniej w ogóle nie wiedziała, co ma robić w życiu. Ty musisz w końcu zastanowić się nad swoim życiem. Tak dalej być nie może. Ale co ja źle robię? Widzisz, do czego doszło? No przecież ja się staram tylko, żebym mogła w końcu być tą aktorką, mieć tę pracę w końcu. Przecież tak naciskacie na tę pracę. Przecież ja się staram tak bardzo. Nie patrz na mnie takim błagalnym wzrokiem. Bo nie wiem. Ja zawsze stawałam w twojej obronie. Wiesz co, twoje starania to jakoś nie wychodzą na dobre, zauważyłam. No to ja nie wiem, co A ty sama tego nie zauważyłaś też? Ja jestem beznadziejna. Nie wiem, nie nadaję się do niczego. A czemu mówisz, że się do niczego nie nadajesz? No przecież nic mi nie wychodzi, że wy teraz mówicie, że wszystko jest źle, że nie wiem, no wszystko dlatego, przeze mnie, że wszyscy ci że bierzesz się nie za to, za co powinnaś, wiesz? No za co się powinnam cię? Przede wszystkim to zaczniemy od tego, że od dzisiaj, od tej pory zaczynasz nas słuchać. Z twoją koleżanką jeszcze na dodatek. Jaką? Sanicą? A może też taki pomysł w ogóle rewolucyjny, nikt na to nie wpadł. Julia, wrócisz do szkoły może i maturę napiszesz. Nie? Okej, nieważne. No jak? No przecież to jest moja przyjaciółka, nie możecie mi zakazać. Słuchasz, co ja mówię do ciebie? Od dzisiaj robisz tak, jak my mówimy i słuchasz tego, co my mówimy, okej? Okay? Przede wszystkim, tak jak powiedział ojciec, żadnych kontaktów z Anitą, w ogóle zero internetu, żadnego komputera, nic, rozumiesz? I zajmujesz się tylko szukaniem pracy. No ale jak ja mam szukać pracy, kiedy ja się do niczego nie nadaję? Nadajesz i nie potrafię. Nadajesz się i potrafisz. Sprawdzimy. No to co mam robić? Ja znam kolegę, który kręci filmy nie na weselach. No i co? I on potrzebuje kogoś na praktyki do siebie przyjąć. Rozmawiałam z nim. Ale co ja bym tam miała? Pójdziesz na kurs 2 tygodnie u niego, on cię przeszkoli. Dowiesz się wszystkiego tam. No a nóż ci się spodoba, zobaczymy. Nadasz się. Od czegoś trzeba nie zacząć. Nie możesz tak, ja się nie nadaję, że nic nie znaczę. Jak ja bym się do niczego nie nadawał, to co, nie miałbyś z czym chodzić, nie miałbyś co jeść. To jak, spróbujesz? Na początku byłam zła na rodziców za ich tak zwaną pomoc. Tak zwaną pomoc, jak ja cię... Ale sama nie wiedziałam już, co mam robić, dlatego zgodziłam się na te praktyki. Matka, trzeba pójść do tego adwokata. No do tego adwokata jeszcze musimy iść właśnie. Jakiego? No tego, przecież w sprawie twoich wózków i w sprawie tego te i ten, co się molestował seksualnie. Ale jak oni mi będą kazali do więzienia, to te wózki. To no to po to pójdziemy do więzienia, adwokata, to pójdzie on, a nie ty. Poszła. Ale nie bój się. Żadne wózki, zawolnię wózka. Chodź. Wszystko będzie okej. Okay. I po raz kolejny konsekwencje działań Julki zaczynają ją ścigać. Nagle pojawia się magicznie tatuś i mamusia i wszystko za nią naprawią. W jaki sposób Julka ma się czegokolwiek nauczyć? My powinniśmy byli dużo wcześniej z Julią przeprowadzić taką poważną rozmowę, bo okazywało się, że ona nie była w stanie podejmować sama żadnych rozsądnych decyzji. I dlatego załatwiłam jej te praktyki. Miałam nadzieję, że jej się tam spodoba, a być może nawet będzie chciała pracować w tym zawodzie. 8 tygodni później. Dziś odbędzie się rozprawa. Julia stanie przed sądem za kradzież 15 wózków na zakupy. W sądzie wspierają ją rodzice i pani adwokat. 18-latka zrozumiała, że popełniła duży błąd i próbowała przeprosić właściciela supermarketu, któremu ukradła wózki na zakupy.
Mężczyzna nie przyjął jednak przeprosin. Dzień dobry, proszę pana, ja przepraszam jeszcze raz. Proszę sobie oszczędzić. Ja przez takie osoby jak pani ponoszę bardzo duże straty i muszę się ciągać po sądach. Ale jakie straty, proszę pana? Przecież Julka ukradła tylko 15 wózków. A jak wszyscy dobrze wiemy, jeden taki wózek kosztuje 1 złotówkę. No to co, 15 złotych straty? No come on! Ale mógłby pan troszkę dziewczynę uważam, odpuścić. Że... Ale to nieświadomie wszystko było. Ale jak ja uważam, że za takie robię. Czyny powinno się surowo karać. Dziękuję, więcej ale nie ona jest do powiedzenia. Młoda, głupia. A najlepsze w tym wszystkim jeszcze jest to, że teraz Julka będzie naprawdę sądziła, że ten właściciel tego sklepu, to on jest tym złym w tej sytuacji, ona jest tą dobrą. Umysł człowieka jest czymś wspaniałym. Tak. Wiesz co? Ja myślę, że tak, że jak sądzi, jeszcze raz go przeprosisz, sędzia zobaczy, że ty wdrażasz skruchę, że wiesz, że popełniłaś ten błąd, na pewno będzie miało to skutek w karze, będzie karaliwa. Spróbuję jeszcze raz go przeprosić, no. I głowa do góry, nie będzie tak źle może. Zrozumiałam, że źle postąpiłam, ale uważam, że jeżeli ukradłam coś nie wiedząc o tym, że robię źle, nie powinnam dostać surowej kary. A, czyli Julia naprawdę nie słuchała w szkole, tylko się gapiła przez okno i nie słuchała o tym na przykład, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Godzinę później rozprawa zakończyła się. Julia dostała łagodną karę. Tak się cieszę, że tylko 80 godzin prac społecznej. Pani Radczak po raz pierwszy weszła w konflikt z prawem. Jest osobą młodą, rozchwianą emocjonalnie. Wykazała skruchę w sądzie. O, bo młoda i rozchwiana zachowuje się nieracjonalnie, więc dostała niską karę. No come on! Jak ja zrobiłem kupę do paczkomatu, to musiałem w pełni za to odpowiadać. Dlatego sąd skazał ją na wykonywanie prac społecznych. Boże, to się mogło o wiele gorzej skończyć. Dziękuję pani. Bardzo nam pani pomogła, naprawdę. Bardzo chciałem powiedzieć, że było jasne. Nie chcecie więcej widzieć w swoim sklepie, bo jeżeli zobaczycie jeszcze raz, dzwonię od razu na policję. Dziękuję za wszystko. A pani już da spokój, dobrze? Dziewczyna i tak już została ukarana. Dobrze, mamo. Nie interesują mnie motywy działania tych ludzi, ani ich sprawy, ale przez takich jak oni tracę setki złotych. Koleś ma rację, absolutną rację. Tylko tyle chciałem skomentować. I jeżeli jacyś gówniarze chcą się przejechać moimi wózkami albo robić inne głupoty, to ich sprawa, ale uważam, że to powinno być karane. Proszę państwa, widzimy się niebawem w mojej kancelarii. Omówimy sprawę molestowania pani Julii. Jesteśmy bardzo pani wdzięczni, naprawdę. Naprawdę, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Proszę czekać. Drugi raz nic nam nie zbawił. Odezwaj się. Do widzenia. Tego faceta, który zwabił naszą córkę do swojego mieszkania, oskarżyliśmy o molestowanie seksualne. 2 miesiące później Julia z matką właśnie wróciły z rozprawy przeciwko mężczyźnie, który zwabił ją do swojego mieszkania i napastował. Cieszę się, bo zamknęli gościa na 9 miesięcy. Ale wiecie, jaki najlepszy numer się okazał? Ile? 9 miesięcy, ale w zawieszeniu, nie? Ale słuchaj, okazało się, że wiesz, że ona nie była jedyna. Dwie laski tam były, które on też tak... No to 6 lat powinien dostać, nie 9 miesięcy, bo ja nie wiem, co w tym państwie się dzieje. Julii udało się pokonać własne ograniczenia. Dziewczyna chodzi regularnie na kursy dokształcające organizowane przez Urząd Pracy. Uff, dobra, chociaż poza tyle. Tym współpracuje ze znajomym matki przy wideofilmowaniu. Dzięki karze odbytej w jadłodajni dla bezdomnych Julia nie boi się już ciężkiej pracy. Jej rodzina odetchnęła z ulgą i ma nadzieję, że 18-latka da sobie radę na rynku pracy. Mam nadzieję, że ten pan Władysław Janosz, właściciel supermarketu, ma świadomość tego, że jego 15 wózków sklepowych odmieniło całkowicie życie Julii. Kto by pomyślał, tylko 15 wózków wystarczy. W tej jadłodajni dla bezdomnych spotkałam wielu ludzi, z którymi bardzo się zżyłam. Oni chcieliby mieć znów 18 lat i aby ich życie potoczyło się inaczej. Teraz dotarło do mnie, że mam ogromne szczęście, bo rodzice bardzo mi pomagają. Postanowiłam zrobić coś ze swoim życiem. Julia w końcu zrozumiała, co tak naprawdę się w życiu liczy. Mam nadzieję, że znajdzie sobie dobrą pracę, z której będzie bardzo zadowolona, a my będziemy mieli w końcu wszystko za sobą. Odkąd wstaję rano i dzień mam wypełniony obowiązkami, czuję się o wiele szczęśliwsza. No i proszę, piękna historia z happy endem i do tego z morałem. Kochani, jeżeli chcecie odmienić swoje życie o 180 stopni, wystarczy ukraść 15 wózków sklepowych. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Oczywiście, jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźcie mojego Twitcha, Twittera i Instagrama. No i serio, dajcie tego suba, mało osób mój kanał subuje. Widziałem statystykę, że chyba 70% wszystkich wyświetleń na moim kanale jest od ludzi, którzy mnie nie subskrybują. 70%! Wy to wiecie, ile to jest ludzi? Dosłownie, jakby w tym momencie te 70% osób, które mnie nie subskrybuje, dało mi nagle suba, to już bym miał 1 000 000 subów. No come on, proszę was, błagam, no dajcie mi 1 000 000 subów, ja chcę ten przycisk, taki fajny, taki złoty na 1 000 000 subów.
Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!